witajcie kochani w kolejnym filmiku na moim kanale dzisiaj pokażę wam jak zrobić taką serwetkę z ananaskami małymi i tutaj dochodzi taki ciekawy moment, moment motyw takie listki takie choineczki trochę mi sprawiało trudności tutaj są te choineczki i tu ale Metodą prób i błędów y, oczywiście y, jakoś poszło. Y, tu są nawet y, słupki pięciokrotnie nawijane, więc y, no trochę y, jest tutaj y, główkowania. Y, ale tak to serwetka jest y, prosta w wykonaniu, y, y, ażurowa, y, więc fajnie na, y, wygląda. Y, Tą serwetkę szydełkowałam kordonkiem malwa białym. 240 tekst chyba. Szydełkiem 1,5 mm. I wyszła 52 cm. Ona jest już napięta. Nie jest za bardzo usztywniona, bo ja nie lubię takich sztywnych bardzo serwetek. Ale krochmaliłam ją w wodze i w wodzie. Pół na pół. Na przykład... Pół szklanki wody i pół szklanki ługi. Oczywiście nie na jedną serwetkę, ale takie, takie mniej więcej proporcje. Trochę wody, trochę ługi. I wtedy te serwetki nie wychodzą takie bardzo, bardzo sztywne. I co? Tuż tu średnicę powiedziałam. Wzór już jest na moim blogu, więc jak ktoś korzysta ze schematów, zapraszam serdecznie. Tam udostępniłam wzór, a w tym filmiku będę szydełkować też kordonkiem malwa, którym ostatnio bardzo fajnie mi się szydełkuje. I jest kordonek malwa z takich dużych szpulach, więc naprawdę na bardzo długo starczy. I naprawdę są bardzo ładne kolorki. Jest to bawełna, ale na właśnie na takich dużych szpulach, po około kilograma ta szpula waży. Dzisiaj będę szydełkować kolorem właśnie takim brzoskwiniowym. No może tutaj w kamerce tego nie widać, ale tutaj akurat jak jest na tym... To trochę jest ciemniejsze, bo teraz wiadomo, inaczej światło pada, i ten kolor jest troszeczkę ciemniejszy. Bardzo ładny, bardzo lubię różnymi kolorami szydełkować, nie tylko biały. I do tego będę używała też szydełka 1,5 mm, bo najfajniej mi się szydełkuje właśnie tą malwę, takim szydełkiem. Więc co. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Szykujcie sobie kordonki, szydełka i widzimy się za chwileczkę. Zaczynamy naszą serwetkę z ananaskami. Zaczynamy od magicznego kręgu. I zrobieniu. Dwóch oczek łańcuszka na pierwszy półsłupek i robimy jeszcze 23 półsłupki. Tu z tych dwóch oczek łańcuszka był jeden, tu już mamy drugi, trzeci, czwarty. I zróbcie tak sobie, żeby w sumie było 24 półsłupki. I kiedy mamy już te 24 półsłupki, zaciskamy ile się da tą naszą niteczkę, ściągamy. Mamy takie kółeczko, łączymy się tutaj z pierwszym półsłupkiem, przeciągamy, robimy oczko ścisłe. I pierwszy rząd mamy zrobiony. Kolejny rząd będą to takie łuki z trzech oczek łańcuszka. Robimy jedno oczko łańcuszka i półsłupek w tym samym oczku. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka, pomijamy następny półsłupek, wbijamy się w kolejny, robimy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka, pomijamy kolejny półsłupek i w następny wbijamy się, robimy półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Pomijamy następny i w kolejny wbijamy się. Robimy półsłupek. I takie malutkie te łuczki robimy sobie na około. I mamy tutaj zrobione te łuki. Powinno ich wyjść 12. Ja tu mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. i teraz będę robić ostatni, dwunasty rząd. I tutaj nie robimy trzech oczek łańcuszka, tylko robimy oczko łańcuszka, narzut i y, półsłupek nawijany, czyli wbijamy się w ten pierwszy półsłupek, trzymamy pętelki i przez wszystkie trzy przeciągamy niteczkę i mamy drugi rząd skończony 12 łuków tutaj ma być w tym rzędzie kolejny rząd to też będą same łuczki tylko że z czterech oczek łańcuszka więc teraz zaczynamy rząd trzeci bijamy się szydełkiem w tą naszą tutaj taką przestrzeń i robimy półsłupek dalej cztery oczka łańcuszka i półsłupek w następnej, tutaj, pod następnym łukiem. Raz, dwa, trzy, cztery, półsłupek pod następnym łukiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pod następnym łukiem półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery i pod następnym łukiem półsłupek. I tak robimy sobie cały ten rząd. Ja tutaj na końcu pokażę, jak zakończyć. I zakończamy rząd trzeci od oczka łańcuszka. I narzut, i słupek robimy w tym pierwszym, tutaj, tym malutkim półsłupku. I robimy słupek. Mamy zakończony rząd trzeci. Rząd czwarty, trzy oczka łańcuszka na słupek i pod tym samym jeszcze łańcuszkiem robimy dwa słupki. W sumie, żeby były trzy słupki obok siebie. Pięć oczek łańcuszka na rzut i w następnej tutaj, pod następnym łukiem trzy słupki. Raz. 2 i 3. 5 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5, narzut i znowu 3 słupki pod łukiem, kolejny raz, 2, 3. 5 oczek łańcuszka, narzut i znowu pod łańcuszkiem 3 słupki. I tak robimy sobie całe okrążenie. Pod tymi pętelkami, pod łukami robimy trzy słupki, a te grupy słupków oddzielone pięciooczkowym łańcuszkiem. I tak robimy sobie na około. I zakończamy ten rząd od dwóch oczek łańcuszka, narzutu, i raz, dwa, w trzecim oczku robimy słupa. I tutaj już dochodzimy do naszych listków. Które na początku mogą Wam sprawić trudność, mogą wychodzić krzywe, ale próbujcie i na pewno Wam się uda. Ja też teraz nie wiem, czy mi się uda tak idealnie zrobić ten listek, ale próbujemy. Zaczynamy od siedmiu oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7. Przepraszam, kiedy mamy zrobione 7 oczek łańcuszka, teraz robimy 3 narzuty. Trzy narzuty na szydełko i wbijamy się w drugie oczko, licząc tutaj od dołu. Nie od szydełka, tylko od dołu. Wbijamy się w drugie oczko. I normalnie przerabiamy ten potrójny słupek przez dwie i przez dwie. O. I teraz robimy tak oczko łańcuszka, dwa razy nitka na szydełko, i wbijamy się tutaj. Tu mieliśmy ten, tutaj ten słupek i wbijamy się tutaj no na początku na początku wbijamy się i robimy podwójny słupek normalnie przez dwie przez dwie i przez dwie Następnie robimy trzy oczka łańcuszka jedno nawinięcie i tutaj wbijamy się tutaj na początku Tutaj jak jest ta nasza pętelka to wbijamy się tutaj taki na początku tutaj gdzie spotykały się te dwa no, powiedzmy słupki i tutaj robimy normalnie słupek. O. Coś takiego ma wyjść. Następnie oczko łańcuszka dwa razy nitka na szydełko. I tutaj, gdzie był ten przedostatni nasz, tutaj taka, ten listek taki, tu był ten długi łańcuszek, tu był chyba podwójny słupek, więc tutaj obok wbijamy się, bo teraz robimy już drugą stronę naszego listka. Tutaj wbijamy się i robimy normalnie podwójny słupek. Następnie oczko łańcuszka i trzy razy nitka na szydełko. I teraz wbijamy się tutaj w ten ostatni, yy, ostatni ten długi słupek. I robimy potrójny słupek. Widzicie, Pierwsza, yy, pierwszy listek nie za bardzo taki trochę mi krzywy wyszedł. Ale potem już stopniowo będą wychodzić już proste, A nie nawet taki w miarę. Taki w miarę. Ja Wam jeszcze ze dwa razy pokażę, żeby się po prostu przyzwyczaić do tego, bo to jest coś nowego. I przechodzimy tutaj pod następny nasz łuk, ten pięcioczkowy. Tutaj nie ma żadnych przerw, tylko od razu 4 cztery cztery nawinięcia na szydełko, przechodzimy pod ten łuk i normalnie przerabiamy yy, słupek 4 razy nawijany. Czyli tu mamy przez dwie, przez dwie, przez dwie, przez dwie i przez dwie. Teraz robimy oczko łańcuszka, 3 razy nitka na szydełko. Bijamy się tutaj na początku i robimy potrójny słupek 2, 3 i 4. Oczko łańcuszka, 2 razy nitka na szydełko. Wbijamy się tutaj, też na początku, robimy normalnie podwójny słupek. Raz, dwa, trzy. Teraz trzy oczka, łańcuszka na rzut i wbijamy się tutaj znowu początek. Robimy słupek. Jedna, o jedno oczko łańcuszka, dwa razy nitka na szydełko. I teraz wbijamy się, jak mieliśmy te dwie takie żyłki od listka, to teraz wbijamy się tutaj w tą drugą i robimy podwójny słupek. Oczko łańcuszka, trzy razy nitka na szydełko i wbijamy się tutaj w ten ostatnią tą żyłkę. Raz, dwa, trzy, i cztery. I kolejny liścik. liścik listek jest y, zrobiony. Pokażę Wam jeszcze raz. Y, na początku to jest naprawdę straszne, znaczy straszne. Y, skomplikowane o, może tak. A potem już te listki idą. Czyli teraz od razu nabieramy raz, dwa, trzy. Cztery nitki na szydełko, wbijamy się pod pięciooczkowy łańcuszek kolejny i robimy poczwórny słupek przez dwie, przez dwie, przez dwie, przez dwie, przez dwie i zakańczamy. O. Oczko łańcuszka, trzy razy nabieramy niteczkę, wbijamy się tutaj w ten początek, i robimy potrójny słupek. Teraz raz, dwa, trzy i zakończamy. Oczko łańcuszka, dwa razy nitka na szydełko, wbijamy się znowu tutaj w ten początek. Robimy podwójny słupek. Trzy oczka łańcuszka, narzut. I tu mieliśmy dwie te żyłki od listka, więc wbijamy się tu ponad tą drugą. O i robimy słupek. Oczko łańcuszka, dwa razy nitka na szydełko. Wbijamy się tu w ten tą drugą żyłkę tu obok i robimy podwójny słupek. O, raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Oczko łańcuszka, trzy razy nitka na szydełko i wbijamy się tu w tą ostatni Długi słupek i robimy potrójny słupek. O, I znowu trzeci listek wyszedł. No, I tak to wygląda. Jak chcecie. A dobra, pokażę Wam jeszcze raz. Teraz to już tak szybciej. Cztery razy nabieramy na szydełko niteczkę. Wbijamy się pod pięciooczkowy oczkowy łańcuszek i robimy potwórny słupek. Raz, przez dwie, przez dwie, przez dwie, przez dwie i przez dwie. Oczko łańcuszka. Trzy razy nabieramy nitkę. I tutaj, gdzie mieliśmy długi słupek, wbijamy się tu u podstawy. Nie wbijamy się tutaj, gdzie był łańcuszek, ten pięcioczkowy, tylko tutaj wyżej. Wyżej wbijamy się i robimy, raz, dwa, potrójny słupek. Przez dwie, przez dwie, przez dwie i zakańczamy. Oczko łańcuszka, dwa razy nitka na szydełko i teraz tu przechodzimy, tu gdzie robiliśmy ten potrójny słupek, na początek wbijamy się robimy podwójny słupek. Raz, dwa i zakończamy. Trzy oczka łańcuszka na rzut i teraz tak, mamy te dwie żyłki od listka, więc ponad te dwie żyłki wbijamy się tutaj na górę i robimy słupek. Oczko łańcuszka, dwa razy nitka na szydełko, wbijamy się i mamy takie trzy te żyłki od listków, od listka, więc wbijamy się nie w tą tutaj na górze, tylko w tą drugą. Z boku, bo robimy teraz drugą część listka i robimy podwójny słupek. Oczko łańcuszka, trzy razy nitka na szydełko i teraz wbijamy się tutaj, jak był ten długi słupek, na koniec Zbijamy się obok, robimy potrójny słupek. O, I wyszedł nam kolejny listek. I tak sobie robimy jeszcze naokoło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem listków jeszcze przed nami. Robimy na około. A już zakończyłam wszystkie. Te listki do samego końca rzędu. I teraz łączymy się tutaj od razu z szóstym oczkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szóste oczko i robimy oczko ścisłe. Kolejny rząd będzie się składał z samych półsłupków, więc Oczko, łańcuszka i półsłupek pod oczkiem łańcuszka, tym już na listku, półsłupek na powiedzmy na słupku, półsłupek Op, pod oczkiem łańcuszka, półsłupek na słupku. I tutaj, gdzie mieliśmy górę tego listka, robimy półsłupek. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze jeden półsłupek pod tym samym łańcuszkiem. Tutaj dalej. Półsłupek na, na słupku, półsłupek pod oczkiem łańcuszka, półsłupek na słupku, półsłupek pod oczkiem łańcuszka. I tutaj nie robimy półsłupka, tylko od razu przechodzimy na. Pomiędzy te dwa powiedzmy słupki i słupek na słupku. półsłupek pomiędzy półsłupek na słupku. I tu doszliśmy już do góry, tu gdzie były trzy oczka łańcuszka i tutaj robimy półsłupek, dwa oczka łańcuszka i półsłupek. Dalej półsłupek na słupku, półsłupek pomiędzy, półsłupek na słupku, półsłupek pomiędzy. I tutaj od razu przechodzimy pomiędzy te słupki i robimy półsłupek. I tak robimy sobie cały ten rząd. I wtedy te listki wyjdą nam takie bardziej proste, nie takie tutaj pokręcone, tylko takie bardziej Widoczne. Robimy sobie całe okrążenie w, w półsłupkach, i ja tutaj pokażę, jak zakończyć. I kończymy y, szósty rząd. Y, tutaj mam ostatni półsłupek na słupku. Półsłupek pod oczkiem łańcuszka i oczko ścisłe. Ten pierwszy półsłupek, co robiliśmy na początku. I szósty rząd mamy zakończony. Teraz rząd siódmy. Dos musimy dostać się tutaj pod ten, to, ten łuk z dwóch oczek łańcuszka tutaj na szczycie. Więc robimy oczko ścisłe. Oczko ścisłe. 3 oczko ścisłe, 4 oczko ścisłe i oczko ścisłe pod tymi dwoma oczkami łańcuszka z poprzedniego rzędu. I tutaj robimy półsłupek i 13 oczek łańcuszka: 3, 4, 5, 6, 7, 7.

W tym rzędzie robimy y, takie duże łuki z 13 oczek łańcuszka i półsłupkiem łączymy się, łączymy te łuki y, u szczytu tutaj tego naszego listka pod dwuoczkowym łańcuszkiem. I robimy tak naokoło. I ja już zakończyłam te łuki duże po 13 oczek, natomiast ostatni łuk będziemy robić nieco inaczej. Robimy 10 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Narzut i słupek robimy tutaj tym pierwszym półsłupku. O. I kolejny rząd. Półsłupek robimy pod tym łańcuszkiem. I teraz cztery oczka łańcuszka. Przechodzimy na następny łuk, robimy półsłupek. Czyli tutaj mamy taki łuk z czterech oczek. Cztery oczka łańcuszka. Półsłupek pod łańcuszkiem. Dalej działamy tutaj w tym yy, yy, trzynastoczkowym łańcuszku. Raz, dwa, trzy, cztery. Półsłupek pod łańcuszkiem. Musimy przesunąć sobie te łuki, bo jeszcze jeden łuk musimy zmieścić. Yy, raz, dwa, trzy, cztery. I półsłupek znowu pod łuk. Mamy tutaj trzy takie pętelki z, trzech, z czterech oczek, przepraszam. teraz cztery oczka znowu, raz, dwa, trzy, cztery, przechodzimy na kolejny łuk i robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka, półsłupek pod tym długim łańcuszkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, półsłupek pod długim łańcuszkiem w tym samym miejscu i raz dwa trzy cztery półsłupek pod łańcuszkiem raz dwa trzy cztery przechodzimy pod kolejny i robimy półsłupek, czyli pod każdym łukiem trzynasto oczkowym robimy trzy takie pętelki z czterech oczek łańcuszka. A tutaj też cztery oczka łańcuszka. To jest taki łuk nad tym listkiem. A pod, pod tym długim łańcuszkiem trzy te pętelki. I tak robimy sobie na około. Pętelki z czterech oczek łańcuszka. I tutaj też cztery oczka łańcuszka nad listkiem. I zakończamy rząd ósmy. Tutaj mam ostatnią czekajcie, tak raz, dwa. I tutaj zakańczamy, robiąc. Dwa oczka łańcuszka, narzut i półsłupek nawijany, czyli wbijamy się w pierwszy półsłupek i przez wszystkie trzy pętelki. Mamy trzy, mamy trzy. Dobrze. Rząd dziewiąty będzie wyglądał y, podobnie, tylko że robimy teraz łuki z pięciu y, oczek y, łańcuszka. Czyli pod. Łańcuszkiem robimy półsłupek. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pod pierwszy łuk i półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka, pod kolejny łuk, półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pod kolejny półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pod kolejny półsłupek. I tak robimy cały rząd, rząd dziewiąty. Znowu robimy y, same łuki, tym razem z pięciu oczek. Pod każdym łukiem tutaj y, robimy półsłupek i pięć oczek łańcuszka. I tak naokoło. I rząd dziewiąty y, kończymy. Dwa oczka łańcuszka narzut i słupek robimy w tym naszym pierwszym półsłupku. I teraz robimy dwa takie same rzędy, takie same jak ten rząd, czyli robimy pięciooczkowe łańcuszki dwa razy. Czyli ten rząd dziesiąty i rząd jedenasty. Półsłupek pod łańcuszkiem. Pięć oczek łańcuszka i półsłupek pod łukiem. Pięć oczek łańcuszka, półsłupek pod łukiem. Pięć oczek łańcuszka i półsłupek pod łukiem. I tak robimy dwa rzędy. Kończymy ten rząd tak samo, czyli dwa oczka łańcuszka i słupek w tym półsłupku, naszym pierwszym, i potem zaczynamy Rząd jedenasty, też robimy łuki z pięciu oczek i kończymy tak samo, czyli dwa oczka łańcuszka i słupek w pierwszym półsłupku. I widzimy się na końcu rzędu jedenastego, czyli robicie sobie ten rząd i następny tak samo, czyli łuki z pięciu oczek łańcuszka. I ja tu już zakończyłam rząd jedenasty, czyli robiliśmy dwa rzędy takie same, po pięć oczek łańcuszka i tutaj zakończyliśmy dwoma oczkami łańcuszka i słupkiem w pierwszym tutaj półsłupku rząd dwunasty, trzy oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki tutaj dorabiamy w tym samym miejscu mamy trzy słupki Narzut. Następnym, następ, pod następnym mukiem robimy 3 słupki też. 2, 3. Następnie robimy 6 oczek łańcuszka. I pod następnym ówkiem znowu robimy 3 słupki. Raz, dwa, narzut na następ, pod następnym łukiem 3 słupki, raz dwa trzy i teraz raz dwa trzy cztery pięć sześć oczek łańcuszka i powtarzamy trzy słupki, narzut trzy słupki I teraz łańcuszek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I trzy słupki. Raz, dwa, trzy. I sze y y, bo tutaj nie sześć, nie sześć, nie sześć od razu narzut i trzy na następnym uchu. Czyli tak robimy takimi parami. Dwie grupy po trzy słupki. i dopiero sześć oczek łańcuszka i znowu druga grupa po trzy słupki i tak na około robimy i kończymy rząd tutaj zamiast sześciu oczek łańcuszka robimy trzy oczka łańcuszka na rzut i słupek robimy tutaj w trzecim oczku i mamy zakończony ten rząd. Kolejny rząd znowu będą te listki takie, tylko tutaj robiliśmy z trzema takimi żyłkami, że tak powiem. A teraz będziemy robić z czterech. Więc zaczynamy od dziewięciu oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mamy 9 oczek łańcuszka. Teraz cztery narzuty. raz 2, 3, 4. I wbijamy się tutaj w drugie oczko, licząc od, nie od trzydełka, tylko tutaj od początku łańcuszka. Więc wbijamy się w drugie oczko i przerabiamy słupek cztery razy nawijany do końca przez dwie pętelki. Mamy. Teraz robimy tak, jedno oczko łańcuszka, trzy narzuty. I wbijamy się tutaj, jak była nasza pętelka, to wbijamy się tutaj początek. Tak jak przy tamtych listkach było. I robimy trzykrotny słupek nawijany. Oczko łańcuszka. Teraz yy, jedno oczko łańcuszka, dwa razy nitka na szydełko. I znowu tutaj wbijamy się i robimy podwójny słupek. Trzy oczka łańcuszka. Narzut. Jeden i słupek robimy tutaj. A. Bijamy się i robimy. Słupek. Dobrze? Dobrze. Teraz robimy oczko, łańcuszka, dwa razy nitka na szydełko i wbijamy się tutaj od dołu licząc raz, dwa, trzy. W trzecie tutaj w trzecią tą żyłkę taką. O. Oczko, łańcuszka, trzy razy nitka na szydełko, wbijamy się tutaj Niżej. Raz, dwa, trzy, cztery. Jedno oczko łańcuszka i cztery razy nabieramy nitkę. I w ten ostatni tutaj wbijamy się. Ten słupek czterokrotny i robimy cztery razy. O! I taki listek wychodzi. I mamy tutaj no, ten liść, listek zrobiony. No i teraz na, robimy na następnym tutaj łańcuszku. Pięć razy nawijamy nitkę na szydełko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wijamy się pod łańcuszek i Robimy słupek pięciokrotnie nawinięty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i zakończamy. Oczko łańcuszka. Cztery razy nabieramy niteczkę, i zaraz tutaj, przy początku, gdzie wychodził ten łańcuszek, wbijamy się i robimy. Słupek czterokrotnie nawinięty. 3, 4, 5. Oczko łańcuszka, 3 razy nabieramy nitkę. Wbijamy się tutaj też na początku. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczko łańcuszka, dwa razy nabieramy nitkę. I wbijamy się w początek, robimy podwójny słupek. Trzy oczka łańcuszka narzut. I tutaj znowu na początku, przed tym, gdzie robiliśmy podwójny słupek, wbijamy się i robimy słupek. Oczko łańcuszka, dwa razy nitka na szydełko. I licząc od dołu raz, dwa, trzy. W trzecie tutaj pijamy się i robimy podwójny słupek. Oczko łańcuszka. Trzy razy nabieramy nitkę. Wbijamy się przed ostatni. I robimy potrójny słupek oczko łańcuszka. I cztery razy nabieramy nitkę. Wbijamy się tutaj w tą ostatnią poprzeczkę. I cztery razy czterokrotny słupek robimy. I kolejny liś listek nam wyszedł. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Wszystko się zgadza. Będziemy naszą. Serwetkę napinać to, to powinno też fajnie się wyprostować. Będziemy tutaj też robić te półsłupki, więc one będą wyprostują się jeszcze bardziej. Jeszcze raz zrobimy, ja Wam jeszcze raz pokażę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy nabieramy nitkę na szydełko pod następny łańcuszek, wbijamy się i robimy. Najlepiej sobie trzymać tutaj palcem te, te pętelki, bo one mo, mają taką tendencję do takiego powiększania się. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. Mamy dalej oczko łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery razy nabieramy niteczkę na szydełko. I tutaj u podstawy wbijamy się i robimy słupek czterokrotnie nawinięty. Oczko łańcuszka. Trzy razy nabieramy nitkę. Wbijamy się tutaj u podstawy i robimy trzy razy nawinięty słupek. Oczko łańcuszka, dwa razy nabieramy nitkę, wbijamy się tutaj znowu u podstawy, robimy podwójny słupek. Trzy oczka łańcuszka, narzut. I tutaj, gdzie jest ta nasza pętelka, wbijamy się tu u podstawy i robimy słupek. Oczko łańcuszka, dwa razy nitka na szydełko. I tutaj się wbijamy, robimy podwójny słupek, oczko łańcuszka, trzy razy nitka na szydełko, potrójny, tutaj drugi od dołu, wbijamy się i robimy potrójny słupek, oczko łańcuszka i cztery. W ostatnią tutaj wbijamy się. No. I robimy poczwórny słupek. Raz, dwa, trzy, cztery. I zakończamy. O. I mamy kolejny listek zrobiony. I tak robimy sobie pod każdą tutaj pod każdą tutaj naszą naszym łańcuszkiem. Robimy takie listki z czterech, składają się z czterech tych poprzecznych takich słupków. I robimy do końca. I ja już zakończyłam wszystkie listki w tym rzędzie. Więc zakończamy. Tutaj nie robimy żadnych oczek łańcuszka, tylko od razu Przechodzimy i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, w siódme się wbijamy i robimy oczko ścisłe. I mamy połączone nasze listki. I teraz, tak jak było tutaj w tym rzędzie, robimy. Półsłupek, czekajcie, oczko ścisłe pomiędzy tymi słupkami i tutaj oczko łańcuszka i półsłupek. Dalej, półsłupek na tym słupku, półsłupek pomiędzy, półsłupek na słupku i pomiędzy. Pomiędzy. Potem znowu półsłupek na słupku i półsłupek tutaj na tym górze, gdzie były trzy oczka łańcuszka. Robimy dwa oczka łańcuszka i półsłupek, jeszcze jeden pod tym łańcuszkiem. Dalej półsłupek na słupku, półsłupek pomiędzy, półsłupek na słupku. Półsłupek pomiędzy, półsłupek na słupku i półsłupek pomiędzy. Doszliśmy tutaj do końca naszego listka, i teraz tutaj nie robimy żadnego półsłupka, od razu przechodzimy pomiędzy kolejne dwa słupki. Robimy półsłupek, półsłupek na słupku półsłupek pomiędzy półsłupek na słupku półsłupek pomiędzy półsłupek na słupku i znowu tutaj półsłupek pod łańcuszkiem dwa oczka łańcuszka i półsłupek pod łańcuszkiem. I tak sobie tą drugą stronę tak samo robimy i cały rząd samych półsłupków i te listki, właśnie one się wtedy zrobią takie troszkę sztywniejsze i nie będą się tak nam zwijać. Więc robimy sobie tak do końca. I ja tu kończę już rząd. Ostatni półsłupek tutaj pomiędzy tymi słupkami. I teraz pierwszy półsłupek robimy oczko ścisłe. I rząd zakończony. Teraz, tak jak tutaj w tym dolnym rzędzie, musimy dostać się do tej pętelki z dwóch oczek łańcuszka. Więc tutaj oczka ścisłe robimy na tych półsłupkach, aż dojdziemy do. Oczko ścisłe, oczko ścisłe i oczko ścisłe pod pętelką. I tutaj robimy oczko łańcuszka, półsłupek. Mamy półsłupek zrobiony i piętnaście oczek łańcuszka.

I znowu półsłupek słupek pod dwuoczkowym łańcuszkiem. I tak robimy sobie naokoło. Ja tutaj pokażę jak zakończyć, bo będziemy też inaczej zakończać. I dalsza część naszej serwetki, czyli te nasze ananaski, będziemy już robić w części drugiej. Więc robimy sobie teraz te łańcuszki naokoło. I tutaj zakańczamy rząd. Ostatni łańcuszek nam został. Robimy 8 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I 5 razy nawijamy nitkę na szydełko i wbijamy się tutaj w pierwszy nasz półsłupek. I robimy słupek pięciokrotnie nawinięty. Trzymamy sobie tutaj, żeby nam się dużo nie rozciągło. No i widzicie, ja tu sobie już popsułam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie lubię robić takich bardzo dużo nawijanych słupków. U mnie się to tak rozciąga. Dwa, trzy, cztery, pięć i zakończamy. O, i teraz mamy zakończony już rząd. I resztę w części drugiej, bo już mi się tu bateria kończy, miejsce mi się kończy, więc zapraszam do części drugiej.